Halo, halo, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Phantom Liberty Cyberpunk. No w dzisiejszym materiale wykonamy sobie kolejne misje poboczne. A więc mamy jakąś misję na przykład w dzienniku Gwiazdy przed oczami. Właśnie mamy po prawej stronie nawet zaznaczone, że jest to z Widma Wolności. Mamy jeszcze jakieś inne misje, ale one były już w podstawowym Cyberpunku, ale no po prostu save mi się zrestartował na nowym kompie gram, więc mamy niektóre misje stare. W każdym razie musimy przeczytać wiadomość od trenera Freda. Więc zaraz, jak się to robiło? Pod ten telefon trzeba przytrzymać trener Fred, tak zwany. Tędy? Heavy, chyba miałeś ciekawsze rzeczy do roboty niż boksowanie, co? Ale spokojnie, ja się nie gniewam. Przeciwnie, mam dla ciebie robotę. Jest taki gość, Aaron. Dobry bokser i mój dawny znajomy. Pilnie potrzebna mu jest pomoc. Pogadasz z nim, pamiętasz o robocie? Dobra, zobaczę, co da się zrobić. Świetnie, obiecałem chłopakowi, że przysię kogoś z głową na karku. Aaron ostatnio boksuje na ringu w Dogtown. Dobra, więc zobaczmy, tak jest na mapie. Misja została nam już zaznaczona, więc ciśniemy. W sumie jest nieopodal, więc skupimy się na zadaniu. Obecnie niestety nawet nie mogę wykonywać misji głównej. No musimy po prostu poczekać i dopiero wtedy. Kurde, ale mnie masakrują wszyscy. Dajcie spokój. Ja chcę tylko pojechać na misję. Trudno, że jadę pod prąd. No, jeszcze przeciwnicy. Nie można jakoś się zbliżać. Omijam szerokim łukiem na stan obecny. No i dobra, jesteśmy w sumie na miejscu. Więc wysiadamy. I z tego, co widać na mapie, raczej muszę się powspinać. Którędy to będzie? Tu jeszcze szkło zniszczone, można by było spać, łatwo trzeba uważać. A ludzie łatwo sobie chodzą. Znajdź Arona. Uwaga, uwaga! Kto jeszcze nie stawiał? Przyjmuję ostatnie zakłady! Który z nich to Aaron Waynes? A, no, ten w pomarańczowych spodenkach. A ten drugi? Will Corey. Taki tam chłopak z Dogtown. Stawka to równa setka. Obstawiasz? Ostatnia szansa. No, stawiam na niego. Stawiam na Arona. No, mam nadzieję, że ogarnia. Coś więcej? O! Koniec! Proszę państwa, to koniec! Waynes wygrywa przez knockout! Dobrze się czasem nie podłożyć dla odmiany, co? Pierdol się, Will. Dobra, muszę z nim porozmawiać, co jest. Koleś. Niezła walka. Solidny sierpowy. Dzięki. Jestem V. Fred mnie przysłał. No, proszę. A jak mówił, że kogoś ma, to nie wierzyłem. Słuchaj, V, mam sprawę do załatwienia z niebezpiecznymi ludźmi. Potrzebuję kogoś, kto nie wymięknie i przypilnuje mi pleców. Pomożesz? Po to przyszłam. Pomogę. Opowiedz o szczegółach. U kosiarzy jest taki jeden Reaper. Damir. Znam go z czasów, jak jeszcze byłem animalsem. Nasze ekipy trzymały się blisko, robiliśmy interesy. Niedługo mam ważną walkę. Damir jest mi przed nią potrzebny. No, pomożesz mi się do niego dostać. Z kim będziesz walczył? Z kim będziesz walczył? Vince Marino. Kojarzysz? Wiktor o nim wspominał. Nie, nie kojarzę. Nie mam pojęcia, kto to jest. Vince to był mistrz w ciężkiej. Dobry technik, wiesz, dystansowiec. Najlepsze lata ma za sobą, ale nadal potrafi przypierdolić. Przy moim stylu taki przeciwnik to koszmar. Dlaczego tylko Damir może ci pomóc? Jesteś pewien, że tylko ten Damir może ci pomóc?
bo wiesz, znam paru dobrych Reaperów, z którymi łatwiej się umówić. Myślisz, że na to nie wpadłem? Damir to jedyna opcja. Słuchaj, to chujowa historia, Vi. Opowiem ci resztę na miejscu. To co, jesteśmy umówieni? Dobra, jesteśmy. No dobra, jesteśmy umówieni. No to zajebiście. Ja tu muszę sobie parę rzeczy rozkminić, poukładać, ale spotkamy się później, w Terra Cognita. A Terra Cognita to ja dobrze znam, już tam miałem jedną misję. W takim razie 750 metrów dalej, zaraz zobaczymy. No jakoś ciężko tu wjechać, mówiąc szczerze, chyba będę musiał jakkolwiek wyjść. Zaraz, come on. Wjechałem w ogóle jakoś na chodnik, trudno, nikt się chyba nie gniewa. Chociaż jest to dalej jakakolwiek ulica. Ciężko czasami rozpoznać. Co byś zrobił, jakbyś mógł cofnąć czas? Dobra, jesteśmy. Okej, poczekam. A nie, Terra Cognita to jednak co innego. Pamiętam, że jedynie miałem opowieści o tym miejscu. Przepraszam. No, dobrze, że jesteś. Dawaj, idziemy. No to prowadź. Terra Cognita. Robi wrażenie, co? Powiedzmy. Taka pacyfika na sterydach. Pacyfika to trup. Doktor żyje. A Terra Cognita to nasz klejnot w koronie. Kumasz? Ty chyba naprawdę lubisz to miejsce. Jesteś stąd? Powiedzmy. Póki ojciec miał tu robotę, szlajałem się całe dni po okolicy. Ale potem musieliśmy się wynieść. Wróciłem mniej więcej rok temu. Po odejściu z gangu. To jest ten duży budynek. O tam, przed nami. Damir ma pracownię na tyłach. Dobra, to idziemy. Podążaj za Aaronem. Zanim wejdziemy, jest jeszcze coś, o czym muszę ci powiedzieć. No to mów. Słuchaj, sprawa wygląda tak, że animalsi ustawiali mi walki. Nasza liderka, Angie, sama decydowała, w której rundzie się położę. Mam w głowie chip, który jej na to pozwala. No, bloker błędnika. Tak to się nazywa. Wystarczy nacisnąć i pyk, leżę. Dobra, teraz rozumiem, chcesz, żeby Dymir wyjął ci ten chip? Dlatego bałeś się iść pod nóż u innego Reapera. Chcesz, żeby chip wyjął człowiek, który go wstawił? Tak, to się kurwa musi wreszcie skończyć. Chciałem być bokserem, Vi. A oni zrobili ze mnie klauna. Jak się teraz podłożę, nikt mi już nic nie zorganizuje. Ze mną koniec, rozumiesz? To moja ostatnia szansa. No to nie zmarnujmy jej. Dobra, ciekawa sprawa. Chociaż ta lokacja jest trochę bardziej ryzykowna, jeżeli dobrze pamiętam. Jeden bohater mi tam mówił. Opowiadał historię tej lokacji, jak się wchodzi do Terra Cognita, to jest się trup incognita najlepiej. Pozdrawiam serdecznie. Kosiarze mają tu ochronę i to całkiem solidną. Masz jakiś pomysł, jak wejdziemy do Damira? Jeszcze nie. Ale zaraz coś wymyślę. Zobaczymy. Idziemy na strzelaninę. Kurde, bomby jeszcze wszędzie. Dotrzyj. No mamy walkę. Jak to zorganizować? Może jakoś bokiem. Naróbmy hałasu. No miny mamy wszędzie, dajcie w ogóle spokój. Idziemy na strzelaninę. Bokiem do obrady, nie ma opcji. Gdyby dał radę jakiś hałas wytworzyć. Do tej pory nic nie widzę. Jest jakakolwiek opcja wokół, zobaczmy. Nic nie widać, absolutnie. Nie da rady. Czy to co, muszę iść na wojnę od razu? Spierdalać stąd, bo zabiję. No to fajnie. No witam.
Dobra, oni mnie pierwsi zaatakowali. Ktoś mnie jeszcze hakuje, niedobrze. Uszkodzenie broni, że jak? Który to? Skąd ja w ogóle jeszcze obrywam? Jakoś z pleców przed chwilą. Dało się to jakkolwiek inaczej wygrać? Jak wyłączyć alarm? Kurzej. No nie, nie da rady. Kurde, ale bez nadzieja. Dobra, przynajmniej tak mogę przestrzelić. Kurde, mamy przynajmniej kilku przeciwników. Tam jeszcze mi próbuje broń szkolić bez przerwy i nie mam co na to zrobić. Mam jeszcze jakieś inne bronie ciekawsze, chyba rzeczywiście. Tylko bez przerwy mamy szkodzenie broni. O, dobra. Ta broń sobie lepiej poradzi. No fajnie, tylko nie mogę już skanować, a mamy przeciwnika, który próbuje mi broń uszkodzić od dłuższej pory. Trochę ryzykowna walka, to z pewnością. Chyba wszyscy? Zwróg? Przed chwilą był na niebiesko zaznaczony? A, mamy jeszcze hakerów. Restart optyki. Dobra, trudno. Jestem w bezpiecznym miejscu, nie ma znaczenia. Ajajaj, ale broń mi jeszcze się przesuwa bez przerwy, że jak? O, fajnie się celuje, nice. To dopiero. No ciężko będzie cokolwiek zrobić. Dobra, już wszystko się zrestartowało. Dobra, dobra! Na jednego strzała jest dosłownie, come on! Wreszcie. No trochę agresywne podejście, ciekawe czy dało się inaczej to rozwiązać, ale no nie wyobrażam sobie, szczerze mówiąc. Przecież mieliśmy dosłownie dziesiątki wrogów. Nie wiem, jak to należało inaczej zrobić. Chyba że jakiś build pod niewidzialność, może wtedy. Jeszcze ktoś.
Muszę się jeszcze jakoś do góry dostać. Też nawet nie widzę naszego sojusznika. Chowanego ci się zachciało? Byłaś w niebie! Jakoś się muszę jeszcze do góry dostać. A nie widzę żadnej drabiny, żadnego przejścia tędy. Okej, okay, nareszcie. Ten jak wskoczył. No cóż, dużo ryzykujemy po jeden chip, muszę przyznać. Dla kolesia. Akcelerator. Może być. No i w sumie jesteśmy na samym szczycie. Jazda! No, nasz sojusznik dobrze potrafi też strzelać, nie tylko boksować. Fajna sprawa. Pracownia Damira jest na samej górze. Dobra, zaraz zobaczymy. Przeszukajmy może jeszcze właśnie ostatnie piętro. Kogoś mamy? A, tu jest jeszcze pułapka. Można łatwo spaść. Tędy? A, potrzebujemy karty dostępu. Jeszcze jest chyba piętro wyżej, z tego co rozumiem. Zaraz zobaczymy. A, jest zablokowane wszystko. W sumie przed chwilą był rzeczywiście jakiś... Jeszcze mi ktoś wrzuca bez przerwy, kamany. O co chodzi? Ta, tu muszę się dostać. Ale w jaki sposób? Co jest? Ten zaczął boksować w powietrze. A, dobra. No mamy misję główną. Ale w jaki sposób się dostać do środka? Pokaż się! No! Okej, okay, przy okazji znalazłem jedno przejście. Patrzcie na to, tak dwa piętra niżej. Może to będzie cokolwiek warte. Połącz się. Okej, okay, co my tu mamy? Jakieś dane. No w tym hakowaniu nie jestem jakiś super najlepszy. Niedokładnie rozumiem, o co chodzi jeszcze. Wszystkiego nie da się chyba zebrać. Teraz powiedzmy w... O, to jest najlepszym rozwiązaniem. Teraz 1C, to mamy 2 zainstalowane, okej. Okay. Może być. Ale przydałaby się jakaś karta dostępu albo coś w tym stylu. No tu nic nie ma. Użyj. Wiadomości. Jakieś reklamacje. Lokalna sieć, bramki. Wyłączone są teraz. Monitoring, wyłącz. To też się raczej nie przyda. Sieć. Nie da rady. No dobra, ale wyłączyłem bramki kontrolne. Może to cokolwiek zadziała. Tu ma Big Maca jeszcze, no kurde, nic ciekawego. A, no dobra, trzeba było zapukać. Damir, Damir, kopelat. Wiesz, po co tu jestem? Człowieku, mówiłem, żebyś nie przychodził. Kurwa, przyprowadziłeś ochronę? Kto to w ogóle jest? Pilnuję, żeby wszystko się udało. Spokojnie. Ja się tylko upewniam, że Aaronowi nic się nie stanie. Zrozumcie, jak Angie się dowie, że się spotkaliśmy, skończę w Coronado. Z betonowymi butami i dziurą w ryju. Daj spokój, Damir. Jesteś najlepszym reaperem w tej części Dogtown. Angie nigdy cię nie ruszy.
Po prostu pomóż mi z tym pierdolonym chipem. Kurwa. Ja pierdolę rany. Dobra. Załatwmy to szybko. Wskakuj na fotel, Aran. V. Muszę mieć pewność, że się obudzę. Zaczekaj przy mnie. Proszę, okej? Dobra, mamy rozmowę, czy jak? A, siadamy. Załatwione. Bloker wyłączony. Chłopak niedługo się obudzi. Nie było żadnych komplikacji? Włączyłeś bloker, miałeś go usunąć. Wyłączyłeś chip? Miałeś go usunąć. Tak, ale... Ale wszczep jest spięty z błędnikiem, więc procedura byłaby inwazyjna. Bezpieczniej założyć blokadę receptorów. Chip nie działa, Aron szybciej dojdzie do siebie. Dobra robota. I chuj. Słuchaj, Angie, wiesz jak jest, no. Weszli tu z bronią, kurwa, no. Damir, ty możesz co ja miałem? Zadać. Pogadamy potem. No i proszę, jest. Mały Aron. Ciekawe, co mu się śni? Widzę, że ten jeden raz chłopak pomyślał i nie przyszedł sam. Powiedz, będziemy mieć problem? Niekoniecznie. Skąd wzięłaś? Wiedziałaś, że Aron tu jest? Nie wiem, niekoniecznie? Nie lubię problemów. No widzisz, ja też nie. Za to lubię ludzi, z którymi można się dogadać. Człowieku, zdajesz sobie w ogóle sprawę z tego, kogo chronisz? Boksera? Boksera, któremu niszczycie karierę. Te kariery umożliwiły nasze pieniądze. Aron walczy dzięki nam. A wcześniej robił inne rzeczy. Chłopak był naszym cynglem. Ściągał długi, łamał nogi, a kiedy było trzeba, podpalił komuś dom. Taki typ człowieka. Przemoc trzeba kierunkować. Pielęgnować. Dlatego zainwestowaliśmy w jego trening i w szczepy. Aron ma u nas dług. Chcemy tylko, żeby go spłacił. Położy walkę z Vince'em i jesteśmy kwita. Aron nic nie jest wam winien? Chcecie go pozbawić walki życia? Dla niego to walka życia, a wy moją chcecie ustawić. Aron miał do tej pory 12 walk. Ustawiliśmy większość z nich. To nic nowego. I co? Po prostu wciśniesz przycisk, tak? Chodzi ci o bloker? Nigdy go nie użyłam. Aron zawsze kładł się sam. Nie wyszedł na tym źle i ty też źle na tym nie wyjdziesz. No odpuść. Dopilnujemy, żeby chłopak się podłożył. Po walce odpalimy ci 10%. 20% układ z wami. Ha. Szef zaproponował mi kiedyś taki bonus. Po tym, jak dowiozłam przegrany projekt i uratowałam go przed zwolnieniem. Poprosiłam go wtedy, żeby się zastanowił, czy jego kariera nie jest warta więcej. Do czego zmierzasz? Do 20%. Ostro pogrywasz. Niech ci będzie. Aronem się już nie przejmuj. My się wszystkim zajmiemy. Możesz iść. Dobra. Czyli to było na tyle, tak? Wyjdź z kryjówki, kosiarze. Wynoś się byle szybko i na spokojnie. Już i tak mam dosyć kłopotów. Wypadł stąd, bo się tobą zajmę. Już nie chcemy żadnej walki, idziemy sobie i tyle. Można mieć właśnie dylemat, czy to była dobra decyzja, ale jeżeli rzeczywiście tak łamał nogi, mordował, no to
nie zasługuje jakoś na wiele, moim zdaniem. Mordeczko, tu nie wolno. Więc nie wiem, co o tym sądzicie. Poczekaj, aż Angie się odezwie. Gwiazdy przed oczami. No w sumie nie wiem, ile to może jeszcze potrwać. No to pewnie za jakiś czas dopiero, tak bym obstawiał. Zobaczmy na mapę przykładowo. Szczepy, posta, dziennik. No musimy po prostu poczekać na jakiś dodatkowy telefon i wtedy zrobimy więcej. A jak się czeka? Przewin czas, da obradę? Powiedzmy, że nie wiem, zaczekaj 24 godziny. Co się wtedy wydarzy? Przeczytaj wiadomość. Reed? Hej, jestem w mieście. Jak sytuacja? Bez zmian? U mnie? Bez większych zmian. No to czas wziąć się do roboty. Poszukamy naszej zaginionej przyjaciółki. Przyda nam się wsparcie. Alex z naszej starej komórki obecnie jest zakonspirowana w Dogtown. Pomoże nam. Chcesz wtajemniczyć kolejną osobę? Zrobi się trochę tłoczno. Ufam, Alex. Demoth, to bar w Longshore Stacks. Przyjdź wieczorem. Będę. Tylko upewnij się, że nie masz ogona. Okej, okay, zadanie ukończone. Draft w Dogtown. Udaj się do baru. No dobra, ale co jeszcze z tą inną misją? Stary znajomy, nie, to są już jakieś zupełnie inne zadania. Gwiazdy przed oczami, tu się nic w sumie nie dzieje nowego. No dobra, więc w tym miejscu raczej zakończę dzisiejszy odcinek. Zrobiłem w sumie całkiem duże postępy. Misja poboczna została ukończona. No i w kolejnym odcinku zobaczymy z tym barem zadanie. To będzie już misja główna, a w przyszłości jak się koleś odezwie, to też zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ten bokser. No myślę, że to było jednak dobrym rozwiązaniem. Chyba, że bohaterka mnie okłamała i tak naprawdę był dobrym chłopakiem, to wtedy go wrobiliśmy. Więc w sumie nie wiem, przynajmniej zarobiłem. W każdym razie, jeżeli interesuje was kontynuacja serii, to polecam zostawić lajka, suba, dzwonka po kolejne codziennie wychodzące odcinki. No i w sumie tyle, ja się z wami żegnam, do jutra. Ratujcie!